Bardzo serdecznie witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Witam nowe osoby, witam subskrybujących ten kanał. Bardzo dziękuję za komentarze, za lajkowanie filmów, do czego zachęcam. Jeśli jesteś nową osobą na tym kanale, zachęcam również do subskrybowania kanału, do kliknięcia dzwoneczka, jak również do lajkowania, do komentowania materiałów. Dzięki temu kanał będzie mógł dalej się rozwijać. Można też wspierać ten kanał przez portal Patronite lub Buy Coffee. Linki są w opisie tego filmu. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy do tematu tego odcinka. Po przegranej we wrześniu 1939 roku Polska stała się krajem okupowanym przez Niemców, a w innej części przez Sowietów. W Warszawie, w stolicy, do której weszli Niemcy, miała odbyć się defilada, w której udział miał wziąć sam Adolf Hitler. Tą okazję chcieli wykorzystać Polacy do tego, żeby przygotować zamach na wodza III Rzeszy. Hitler po stolicy miał się oczywiście poruszać swoją kuloodporną i opancerzoną limuzyną, ale miał, jak to było w zwyczaju, na stojąco pozdrawiać żołnierzy, których mijałby w swoim samochodzie. Oczywiście musiał mieć również swoją obstawę, swoją ochronę. Przy ulicy Chopina, przy ogrodzeniu Parku Ujazdowskiego, zbudowano dla niego trybunę. Stamtąd miał oglądać defiladę swoich zwycięskich wojsk. Defilada miała odbyć się 5 października 1939 roku i to właśnie w tym dniu miał odbyć się zamach na Hitlera przeprowadzony przez Polaków, który miał wyeliminować wodza III Rzeszy. Chociaż był to dopiero czas od razu po zakończonej kampanii w Polsce, to polski ruch oporu zaczął się nawet już wtedy szybko rodzić. Między innymi zaczęła powstawać Służba Zwycięstwa Polski, czyli późniejszy ZWZ i Armia Krajowa. Akcją dowodził twórca Służby Zwycięstwa Polski, czyli generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Wśród oficerów, którzy byli zaangażowani w tą akcję, warto wspomnieć o majorze Franciszku Niepokulczyckim i poruczniku Dominiku Żelazce. Jak ta akcja zamachu na Hitlera miała wyglądać? Żelazko razem ze swoimi ludźmi miał przywieźć materiały wybuchowe blisko miejsca, w którym miał przemawiać Hitler. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ trzeba było przewieźć aż 0,5 tony trotylu. Nie było aut, tylko mieli przewozić to przy pomocy wozów z końmi. Żeby przewieźć cały trotyl, potrzeba było aż kilku godzin. Dodatkowo musieli przemierzać wiele ulic Warszawy. Co ciekawe, to działo się jeszcze przed wkroczeniem Niemców do Warszawy, więc miasto było nadal bombardowane. Udało się przewieźć cały ten trotyl na miejsce. Cały plan opierał się na tym, że zanim Niemcy wkroczą do Warszawy, będzie już przygotowany cały plan zamachu, jak również przygotowane materiały wybuchowe i wszystko, co byłoby potrzebne do tego, żeby Hitler w tym zamachu został zabity. Ale powstawał problem. Skąd miało być wiadomo, którędy Hitler będzie jechał? Aleksander Pragłowski, który negocjował kapitulację Warszawy, ustalił z nimi, że Niemcy będą wjeżdżać do stolicy z 3-dniowym opóźnieniem. Te 3 dni miały zostać przeznaczone, żeby oczyścić linie komunikacyjne w mieście. W tym samym czasie był już realizowany rozkaz generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, który wydał polecenie majorowi Franciszkowi Niepokulczyckiemu, żeby zorganizował zamach na Führera. Ale żeby wszystko się udało, to trzeba było ten trotyl jeszcze podłożyć. To nie było taką prostą sprawą. Użyto tutaj pozwolenia od samych Niemców. Jak to możliwe?
Niemcy chcieli, żeby Polacy usunęli barykady, które były przygotowane do obrony Warszawy, a tym zajmowali się saperzy. Więc kiedy ci saperzy polscy usuwali barykady, to oczywiście w tajemnicy drugą pracą, jaką mieli, to podłożenie ładunków wybuchowych w odpowiednich miejscach. Jeden został umieszczony w gmachu dyrekcji kolei, a drugi przysypany i przykryty dyskami w rowie przeciwczołgowym po przeciwległej stronie blisko gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do materiałów wybuchowych dodano też pociski artyleryjskie, żeby wybuchy były jeszcze większe, jeszcze potężniejsze. Oba ładunki były połączone przewodem, który prowadził do piwnicy pod kawiarnią Cafe Club. Tam miał czekać saper, który te ładunki powinien zdetonować. Franciszek Niepokulczycki miał zasygnalizować, kiedy zdetonować ładunki wybuchowe, oddając strzał z pistoletu. Taki miał być znak umowny, sygnał do odpalenia tych ładunków. Ale tego sygnału nie było. Dlaczego tak się stało? Najprawdopodobniej działania niemieckie, które miały zabezpieczyć Hitlera, pokrzyżowały plany Polakom. Jakie oni podjęli środki bezpieczeństwa? Między innymi wzięli zakładników, również samego prezydenta Stefana Starzyńskiego. Oprócz Starzyńskiego aresztowano jeszcze innych warszawskich urzędników, ludzi znanych, jak również 400 warszawiaków. Ci ludzie najprawdopodobniej nie wiedzieli, dlaczego zostali zakładnikami, albo przynajmniej przez kogo zostali tymi zakładnikami. Nawet Niemcy mogli nie wiedzieć do końca, kto będzie przejeżdżał ulicami Warszawy, ponieważ Jan Nowak-Jeziorański wspominał, że niemiecki policjant powiedział mu, żeby się nie szwendał po ulicach, bo coś ważnego ma się wydarzyć, ale nie wiedział dokładnie co. Najważniejszym jednak zadaniem, jeśli chodzi o zabezpieczenie Hitlera i danie mu bezpieczeństwa, było dla Niemców zabezpieczenie trasy przejazdu. Robiono to przez terroryzowanie mieszkańców, albo wręcz nawet wysiedlenia takich mieszkańców z kamienic czy z miejsc, gdzie oni mieszkali, a gdzie miał przejeżdżać Hitler. 5 października całe Śródmieście było wyłączone z wszelkiego ruchu. Wszędzie były niemieckie patrole. Snajperzy zostali rozmieszczeni na dachach, mieli oni obserwować okna budynków i w razie czego neutralizować zagrożenie. W mieszkaniach, w których pozostali ludzie, nie wolno było otwierać okien. Nie wolno było też podchodzić do okien czy wyglądać na ulicę. Po Warszawie jeździł samochód z megafonem oznajmiając, że za podejście do okna czy za wyjście na ulicę Niemcy będą mogli strzelać do takich ludzi. Co zdecydowało, że ten zamach się nie powiódł? Być może właśnie te środki bezpieczeństwa, jak również pośpiech, ponieważ zbyt późno dowiedziano się, że Hitler będzie przejeżdżał przez Warszawę. Wiadomo, że Franciszek Niepokulczycki na miejsce nie dotarł. Jest też inna informacja, że sam generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski w tym momencie miał być na jednym z tajnych spotkań. Saper, który miał detonować ładunki, był upoważniony do tego, żeby te ładunki zdetonować sam, nawet bez ustalonego sygnału. Tutaj powstawał pewien problem, no bo skoro on był w tej piwnicy, to nie mógł mieć pewności, czy to rzeczywiście jest Hitler, albo kiedy on będzie naprawdę przejeżdżał. Niemcy zastosowali metodę kilku limuzyn, takich samych, jaką jechał Hitler, żeby zmylić ewentualnych zamachowców. Powstaje jeszcze jedno pytanie. Jeśli ten zamach się nie powiódł, to co się stało z pół toną trotylu? Waldemar Kowalski sugeruje, że te ładunki zostały znalezione tego samego dnia po defiladzie. Natomiast Bartłomiej Makowski twierdzi, że polscy saperzy te ładunki później usunęli. Gdyby ten zamach się powiódł, to zapewne historia mogłaby się zmienić. Warszawa zapewne wtedy już zapłaciłaby za to ogromną cenę. Prawdopodobnie Hitler nie przeżyłby wybuchów tak wielkich ładunków. Mógłby być nawet problem z identyfikacją, czy rzeczywiście to jest przywódca III Rzeszy.
Jak wiemy, na Hitlera później było jeszcze wiele zamachów. Żaden z tych zamachów nie udał się. Warto jednak zauważyć, że te zamachy w trakcie II wojny światowej zapoczątkowali Polacy. Zapraszam do komentowania tego materiału. Poproszę jak zwykle komentarze bez przekleństw odnoszące się do tematu tego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.